Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Joanna Bojarska, a dzisiejsze wideo to kolejny, dość popularny na moim kanale projekt Denko, czyli produkty kosmetyczne, które zużyłam w przeciągu ostatnich 2-3 miesięcy. Które z nich okazały się hitami, które nie zrobiły na mnie większego wrażenia, a które wręcz mnie rozczarowały, to wszystko w dzisiejszym wideo. I jak widzicie, po zawartości mojego kosza będzie to dość długi film, więc kawka, herbatka albo jakiś soczek i zaczynamy. I jak zwykle podzielę dla Was te wszystkie zużyte produkty na kategorie, więc jeśli byście mieli ochotę obejrzeć tylko jedną daną grupę kosmetyków, na przykład produkty do ciała, to w opisie pod tym wideo znajdziecie taki podział. Wystarczy tylko kliknąć w daną sekcję i YouTube zabierze Was w odpowiednie miejsce. No ale ja oczywiście zachęcam do obejrzenia całego wideo. A dzisiaj do przerobienia mamy tradycyjne kategorie, takie jak pielęgnacja włosów, twarzy, ciała, kolorówka, no i oczywiście moja ulubiona sekcja, czyli produkty bez kategorii. To co, ja sobie podzielę te produkty i zaczynamy. Dobrze, więc udało mi się podzielić te produkty na kategorie, no i zaczynamy od włosów. Słuchajcie, udało mi się zużyć te produkty marki Carlos, te z serii Mango, czyli szampon oraz maskę, odżywkę. Świetne produkty, nadające się właśnie do pielęgnacji codziennej włosów. Jeśli macie większą rodzinę, bądź też więcej osób korzysta z tych produktów, to są naprawdę bardzo dobre, na długo starczają, świetnie się pienią, ładnie pachną, ładnie nawilżają te włosy, więc jak najbardziej polecam i jeszcze bardzo, bardzo przystępne cenowo. Będę sobie tutaj wrzucać do mojego koszyka. Ok. No i teraz kolejny produkt do włosów. Będzie to taki jakby balsam, który nakładamy, taką odżywkę jakby, którą nakładamy już na zwilżone włosy bez spłukiwania. I będzie to ten produkt od marki Aveda, Damage Remedy Daily Hair Repair. I to jest właśnie taki jakby balsam do włosów, który ma nam reperować te włosy, regenerować je, a także chronić przed szkodliwym działaniem temperatury podczas stylizacji włosów. Jak najbardziej uwielbiam ten produkt, starczył mi na bardzo, bardzo długo, ponieważ używam tej minimalną ilość, ale on nie obciąża włosów, pięknie właśnie je wygładza, no i rzeczywiście one wyglądają na takie dużo zdrowsze po używaniu tego produktu, więc na pewno także będę do niego wracać. Teraz kolejny produkt, już zatrzymajmy się w tej kategorii właśnie ochrony przed szkodliwym działaniem temperatury podczas stylizacji. Będzie to taki spray właśnie chroniący przed ciepłem marki OGX i tutaj mamy go z olejkiem arganowym. No i ten produkt był ok, ten spray też całkiem w porządku działał, więc mam nadzieję, że on właśnie mi te włosy chronił. Dobrze, i teraz kolejne produkty już do stylizacji włosów. Będą to przede wszystkim pianka do włosów marki Vellaflex. Jest to takie średnie utrwalenie. Jest to pianka nadająca objętości włosom. Świetna pianka, delikatna, lekka, nie obciążająca włosów, nie sklejająca ich. Naprawdę przystępna cenowo, więc myślę, że te pianki marki Vella jak najbardziej są godne zainteresowania. Poza tym też dostępne we wszystkich stacjonarnych drogeriach. Kolejnymi produktami także do stylizacji, uwaga, nadającymi objętości, będą to dwa produkty marki Lee Stafford i już widzieliście ten produkt u mnie w chyba zakupach lipca i to jest ten My Big Fat Root Boost. No powiem Wam, że ten produkt jest świetny, już zakupiłam sobie kolejne dwa opakowania, ponieważ ta pianka i ten tutaj dozownik, ten taki dzióbek jest idealny, pozwala na precyzyjne nałożenie produktu, rzeczywiście ładnie odbija te włosy od nasady, bardzo prosto się stylizuje włosy na tej piance, on ich nie skleja, nie powoduje, że one są takie sztywne, tylko są właśnie takie delikatnie podniesione od nasady. I drugi produkt z tej samej serii był to taki jakby
liftingująco, unosząco od nasady krem właśnie. I powiem Wam, że na początku byłam nim trochę taka przerażona, bo bałam się, że mówię, kurczę, nałożę sobie żel na właśnie tutaj nasadę włosów i one będą takie posklejane, ciężkie. Ale nie, on nic takiego nie robił. Ma świetny też dozownik, mamy pompeczkę i tutaj producent mówi, że im więcej chcesz tego volume, tej objętości we włosach, no to tym więcej używasz tych produktów. Też świetny produkt, ale chyba podanie tej pianki mi się bardziej spodobało, więc zakupiłam sobie kolejne te pianki, ale sam produkt w sobie też świetny. No i kolejny produkty, to już by były wszystkie produkty, jeżeli chodzi o pielęgnację włosów. Kolejne produkty będą to produkty do ciała. I tutaj jeżeli chodzi o ciało, zaczynamy jak zwykle tradycyjnie od żeli pod prysznic. Jeden z moich długoletnich faworytów, Dove Pro Age. Ja bardzo lubię ten zapach tego żelu pod prysznic. Jest wydajny, pięknie odświeża ciało. Przystępny cenowo, dostępny w każdej drogerii, no naprawdę polecam. Kolejnym produktem do właśnie mycia ciała będzie to żel pod prysznic marki Aveda. Ten jest akurat w wersji wiśnia i migdał. Uwierzcie mi, że po wykąpaniu się właśnie w tym żelu i do tego nałożeniu sobie warstwy balsamu z tej samej serii, będziecie mieli masę pytań od osób, które będą w pobliżu Was. Kurczę, co? Czym ty tak pachniesz? Coś takiego jest intrygującego w tym zapachu, bo jest to zapach zupełnie inny. Jeżeli właśnie nie lubicie takich typowo komercyjnych, drogeryjnych zapachów, no to zapachy Aveda, czy zapachy też Avedy będą strzałem w dziesiątkę. Ja uwielbiam ten żel, on się świetnie pieni, ma taką aksamitną, delikatną piankę, świetnie oczyszcza ciało. No, jeżeli potrzebujecie czegoś takiego troszkę innego, bardziej unikatowego, to naprawdę polecam produkty marki Aveda do ciała. I teraz jeszcze kolejnym produktem, jeżeli zatrzymamy się nadal w temacie kąpieli, będą to sole do kąpieli. I ja powiem Wam, że bardzo często używam po prostu takich podstawowych soli do kąpieli z Bootsa, Westlab. To są akurat takie kojące do właśnie skóry podrażnionej i takie regenerujące. Więc które tam wpadną mi pod rękę, które są akurat na promocji, to sobie ich używam, bardzo je lubię, dodaję je do każdej mojej kąpieli i naprawdę jestem bardzo, bardzo z nich zadowolona. Kolejne produkty, jeżeli chodzi o ciało, to na przykład, teraz weźmy tak może mniej tradycyjnie, maszynki do golenia. Maszynki do golenia marki Venus. Ja staram się woskować moje ciało, no ale wiadomo, czasami są takie sytuacje, że potrzebujemy na szybko wziąć maszynkę, przelecieć sobie szybko łydki czy też pachy, no bo akurat mamy taką potrzebę. No i ja przeszłam przez wiele różnych maszynek, te Gillette, Venus. Ja mam akurat tutaj w tej niebieskiej wersji. Najlepsze, naprawdę to golenie idzie sprawnie, szybko, gładko, bezproblemowo. Polecam maszynki do golenia marki Gillette. No i teraz, jeżeli chodzi o kolejne produkty do ciała, to może balsamy. Udało mi się zużyć dwa balsamy do ciała. Jeden już Wam pokazywałam w którymś z moich projektów Denko. Ja sobie po prostu kupuję zawsze kilka opakowań tych balsamów. Tutaj mamy Soraya Body Diet 24, antycelulit i ujędrnienie, nocny koncentrat. Ja go używałam i na noc, i na dzień. Świetnie wygładzał tą skórę, po prostu ją tak delikatnie pojędrniał, był bardzo przyjemny, bardzo szybko się wchłaniał i na pewno jak będę po raz kolejny w Polsce, to sobie zakupię kolejne opakowanie tego balsamu. Kolejny balsam do ciała był to prezent od mojej siostry, dziękuję. I to był balsam Bielendy, kuracja młodości, regenerujący balsam do ciała z ekstraktem ze śluzu ślimaka, 24-karatowym złotem, olejem z opuncji figowej. No i powiem Wam, że zapach tego balsamu jest przecudowny. On pachnie jak jedny z ich alg, właśnie z 24-karatowym złotem. Powiem Wam, że no piękna formuła balsamu. Szybko się wchłaniał, pięknie nawilżał, naprawdę czuć było to nawilżenie ciała przez długie, długie godziny po nałożeniu tego balsamu. Bardzo się z nim polubiłam i myślę, że jak będę w Polsce, to zakupię sobie kolejne opakowanie tego balsamu, bo i zapach, i konsystencja, i to, co on robił ze skórą, bardzo mi się podobało, więc jeśli macie ochotę
ten jakiś nowy balsam do ciała, no to ta kuracja młodości marki Bielenda jak najbardziej. No i teraz kolejne produkty do ciała. Na przykład żel arnikowy. Nie zużyłam go całego, no bo już tutaj minęła mi już data ważności, ale żel arnikowy zawsze warto mieć w swojej łazience na przeróżne sińce, potłuczenia, obrzmienia. No ja mam dużą tendencję do sińców, a taki żel arnikowy pozwala mu się szybciej zagoić. Więc naprawdę polecam. Mam akurat tutaj mam swój floss leg, ale jakikolwiek żel arnikowy będzie tutaj wspaniałym rozwiązaniem. No i kolejne produkty będą to produkty, tak, jeszcze jeden produkt do ciała. Mój wieloletni ulubieniec jest to Cooling Oil marki Aveda. Ten olejek to jest po prostu must have, jeżeli chodzi o produkty na lato oraz dla osób, które ćwiczą na siłowni, ponieważ on ma tak wszechstronne zastosowanie i tak wspaniały, orzeźwiający, ochładzający i taki rozluźniający zapach i działanie, że po prostu jest no, niesamowitym. Jak na przykład nałożycie sobie go po jakimś treningu na siłowni, właśnie na ramiona czy też na nogi, to od razu czujecie taką ulgę, taką świeżość. Do tego ja go stosuję też podczas masaży właśnie w gabinecie, na zakończenie masażu właśnie w celu czy też ćwiczeń oddechowych, czy też rozluźnienie jeszcze dla rozluźnienia dodatkowego mięśni, no produkt jest świetny, latem świetny, chłodzący produkt, także to już jest któraś moja buteleczka, bardzo wydajna, bo potrzebujecie tylko kilku kropli tego produktu i naprawdę to już wystarcza. Cooling Oil od Avedy, bardzo, bardzo polecam. No i teraz już ostatnie dwa produkty do ciała, będą to produkty do rąk oraz do stóp. Udało mi się zużyć takie duże opakowanie kremu do rąk marki Clarena, Portulacea Hand Cream. No i jest to właśnie, ma on właśnie 15% mocznika w sobie i ja go używałam głównie na noc, ponieważ ja nie lubię takiego filmu na skórze, na dłoniach w ciągu dnia, a ten właśnie krem to pozostawia, bo on jest taki dość, nie jest może taki aż bardzo gęsty w swojej konsystencji, ale właśnie zostawia ten film na skórze. Świetny na noc, no ale na dzień wolę jednak coś lżejszego, ale on za to ma piękne działanie regenerujące na skórę, więc jeżeli macie takie suche skórki, bądź też czujecie taką suchość dłoni, no to ten krem jest świetny. Ja mam tu akurat takie duże opakowanie, ale mamy też mniejsze, więc można sobie wypróbować. Dodatkowo krem do stóp. Krem do stóp marki Savre z naturalnym kolagenem. No i tutaj ten krem nie ma sobie równych. To jest jeden z moich ulubionych kremów do stóp, ponieważ jego działanie jest niesamowite. Ja sobie robię tak, że nakładam sobie swój grafitowy kolagen, też marki Savre, na stopy, cienką warstwą po kąpieli. Nakładam warstwę tego kremu, owijam je folią stopy, bądź też nakładam po prostu takie grube, bawełniane skarpety i idę spać. I rano jak wstaję, to mam te stopy tak pięknie nawilżone, odżywione, zregenerowane, dosłownie jakbyśmy byli świeżo po zabiegu na stopy, czy też po zabiegu pedicure. Więc naprawdę polecam ten krem, nie należy do najtańszych, ale nie potrzebujemy go dużo i rzeczywiście jego działanie, no, jest wspaniałe. Kolejny produkt, a nie, to już by były wszystkie produkty do ciała. Ok, to teraz przechodzimy do produktów do twarzy, bo tych produktów mamy chyba najwięcej. I co, może tak przewrotnie zaczniemy od maseczek do twarzy. No jeżeli chodzi o maseczki, oczywiście masa przeróżnych maseczek w płachcie. No i tutaj oczywiście Jejun, te różowe z pączkami róży, świetne działanie, takie nawilżające. Maska, która bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, była to taka kauczukowa maska nawilżająca marki Dr. Jart Plus. I ona ma tutaj właśnie takie serum, które najpierw rozprowadzamy na twarzy, a na to nakładamy sobie tą warstwę taką gumową, kauczukową.
powiem Wam, świetne działanie. Moja skóra zaraz po tej masce była taka właśnie pięknie nawilżona, odżywiona, mięciutka. No, jestem zaciekawiona tymi maskami. W tym momencie, jak będę w Sephorze, to muszę sobie kupić jeszcze inne rodzaje tych maseczek. Ale naprawdę ta zrobiła na mnie bardzo pozytywne wrażenie. No i kolejne oczywiście maseczki. Tutaj mamy maskę od Krystyny Jandy, szybki lifting, siła nici kosmetycznych. Świetna maseczka, ona takim, dostępnie ją w takim dwupaku, chyba w Rossmanie. Tutaj mamy oczywiście Bielenda CBD, bardzo lubię się z tą linią kosmetyków Bielendy. I tutaj mamy maseczkę nawilżająco-detoksykującą. Później mamy maseczki o takie w płachtach, na przykład z miodem Manuka. Tutaj zapach nie do końca mi przekonuje w tych maseczkach, ale są, jeżeli chodzi o działanie, są świetne. No i jedno z moich ostatnich odkryć to będzie marka Neogens i tutaj mamy maseczki takie rozświetlające bądź też nawilżające. Tutaj akurat mam z werbeną taką rozświetlającą. Świetne działanie, wspaniała maseczka. A jeżeli chodzi o maseczki troszeczkę innego typu, to mam Wam do pokazania dzisiaj maseczki marki Bielenda. Sporo dzisiaj tej Bielendy widzę. Słuchajcie, maski algowe marki Bielenda. Myślę, że każda kosmetyczka pracująca troszkę dłużej w zawodzie i robiąca szkołę w Polsce zna te maseczki, bo one zazwyczaj są wykorzystywane na praktykach i ja też tam z nimi się poznałam. I powiem Wam, że od tamtej pory ja jestem po prostu wierna tym maseczkom algowym Bielendy, zarówno w gabinecie, jak i do użytku domowego. Uwielbiam je za działanie, to jak pięknie nawilżają i wygładzają skórę. No, świetne. I tutaj w zależności od składników aktywnych mamy różne działanie takich maseczek. Moje ulubione będzie to maseczka, taka chyba najbardziej uniwersalna, z kwasem hialuronowym. Później mamy oczywiście z roślinnymi komórkami macierzystymi do skóry bardziej takiej dojrzałej. No i trzecia, taka właśnie do skóry wrażliwej, suchej, potrzebującej takiej regeneracji, to jest ta maska algowa z kozim mlekiem. Pięknie też pachnie. Więc tak, maseczki algowe z Bielendy jak najbardziej polecam sobie wypróbować, jeśli jeszcze tego nie robiliście. Jeżeli chodzi o toniki, no to udało mi się zużyć tutaj hydrolat róża 100% naturalny, Beauty Marrakesh. Powiem Wam, że poprawny produkt, ale mi się wydaje, że te natural mi hydrolaty bardziej mi pasują i bardziej mi służą i bardziej je lubię, ale jeżeli musiałabym kupić coś na szybko, to pewnie po raz kolejny zdecydowałabym się na ten produkt. No i kolejnym tonikiem, już takim złuszczającym, który udało mi się zużyć, będzie to REN Ready Steady Glow, taki codzienny tonik z kwasami AHA. I tutaj do tego produktu jako codziennego to można by się było przyczepić, ponieważ według mnie codzienne stosowanie tego produktu, na przykład wieczorem, to byłoby już za dużo, jak na przykład dla mojej skóry. Ja go używam 2-3 razy w tygodniu i to mi w zupełności wystarcza. Wtedy nie przesadzam z tą nadmierną eksfoliacją, z tym nadmiernym złuszczaniem na skórkę. Ma on, sam produkt w sobie ma świetne podanie, bo ma tutaj taką gąbeczkę, przykładamy sobie płatek, naciskamy kilka razy i wydobywa nam się produkt. Świetne działanie, tylko tak jak mówię, jest to produkt dość mocny, no i trzeba się do niego przyzwyczaić. Kolejnym produktem będzie to taka esencja, woda, która jest po prostu takim dopalaczem nawilżenia dla skóry, a mowa tutaj o Aveda Botanical Kinetics Hydrating Treatment Lotion, czyli taki właśnie nawilżający zabieg. No i ja go uwielbiam używać, tego produktu po tonizacji skóry, jako taki produkt przed nałożeniem serum, bo serum na przykład hialuronowe świetnie się wchłania, jeżeli mamy tą warstwę lekko, tą skórę lekko nawilżoną. No i tutaj ten lotion z Avedy świetnie się do tego sprawdza. Uwielbiam, to już jest moje któreś opakowanie
i naprawdę pięknie też pachnie taką różą, delikatnie, ma świetne działanie takie kojące, nawilżające i przygotowujące na kolejne etapy pielęgnacji. A jeżeli chodzi o kolejny etap pielęgnacji, no to oczywiście mamy sera. No i sera, które mi się udało zużyć, będzie to moje kolejne podejście do marki The Ordinary. I tutaj mamy ich osławiony taki produkt z niacynamidem oraz cynkiem. No, wszyscy o nim mówili na internecie, na YouTubie, więc mówię, kurczę, chyba trzeba wypróbować. No i je kupiłam, używałam przez około 2 tygodnie. I powiem Wam, że bez rewelacji. No, nie widziałam żadnego efektu. Miałam już kilka ser z niacynamidem, czy też z cynkiem i tutaj widziałam efekty od razu. A tutaj to był tak jakby dla mnie osobiście taki efekt placebo. No, nie byłam zachwycona tym produktem, po prostu nie mam o nim opinii, ponieważ dla mnie był to po prostu produkt placebo. Nie zrobił nic, nie zrobił mi też krzywdy. No nie. No i teraz kolejny produkt, będzie to oczywiście mój eliksir, czyli takie serum ze śluzem ślimaka marki Clarena, które uwielbiam, to już jest moja 4., 5. buteleczka, uwielbiam za działanie, nawilżenie, takie odżywienie to z tej skóry, właśnie uelastycznienie, no i też bardzo fajna formuła, szybko się wchłaniająca, więc bardzo, bardzo lubię się z tym produktem. No i kolejne produkty pokażę Wam już jako takie trio, produkty marki Savre. I tutaj mamy oczywiście serum, czyli ich taki sztandarowy produkt. Jest to platynowe serum do twarzy, szyi oraz dekoltu. No to jest czysty kolagen. No ja uwielbiam to serum kolagenowe. Teraz przerzuciłam się na serię marki Elemis i wykorzystuję te produkty z kolagenem, ale jak je wykończę, to myślę, że wrócę do tego, bo to jest niesamowite, piękne serum z kolagenem. Naprawdę, nie jest tanie, ale dla mnie jest ono warte swojej ceny i będę kupować ponownie. No i do tego jeszcze miałam krem pod oczy. Krem pod oczy także z tej samej serii, z kolagenem. I tutaj też świetna, lekka formuła, pięknie nawilżała tą okolicę oczu. Jedyne co tutaj, jeżeli chodzi o ten krem, no to jest to produkt dość drogi. No i mamy tutaj świetne opakowanie z tą pompeczką, szklane, ale tu jest bardzo ciężko wydobyć produkt ze środka, więc ja musiałam sobie wkładać patyczek higieniczny i tak sobie tam wygrzebywałam resztki tego produktu, no bo szkoda mi było tak naprawdę każdego użycia, więc tutaj to opakowanie takie nie do końca, ale produkt sam sobie bardzo fajny, nie podrażniał też w ogóle okolicy oka, więc jak najbardziej na plus. A jeżeli chodzi o krem, to jest mój krem z kolagenem. To jest wersja profesjonalna i ona ma pojemność 250 ml, czyli mam tutaj tak jakby 5 kremów w tej butelce. No ja na tyle uwielbiam ten krem. Jest to pierwszy krem o tak gęstej konsystencji, którego ja jestem w stanie używać z moją cerą tłustą, taką mieszaną w strefie T. Naprawdę świetny produkt, świetnie się wchłania, piękny pod makijaż, nie waży się, nie wyświeca, więc naprawdę ten krem w połączeniu właśnie z tym serum oraz tym kremem pod oczy to było takie moje idealne pielęgnacyjne trio przez dość sporo miesięcy. No i teraz kolejne produkty do twarzy, jakie udało mi się też zużyć, będą to kapsułki marki Elizabeth Arden z kwasem hialuronowym. Ja miałam akurat tutaj 2 takie próbeczki, po 7 w każdej. W porządku, dobrze nawilżające takie właśnie kapsułki. Mogą być one zamiennikiem kapsułek na przykład z Clareny. Równie przyjemnie się ich używało i ta formuła była też bardzo podobna. I już ostatni produkt do twarzy będzie to SPF 50 marki Norel Dr. Wilsch. Ja sobie zużywam te małe opakowania, bo nakupowałam tych opakowań podróżnych tego produktu, myśląc, że moi klienci będą chcieli sobie kupować najpierw takie małe opakowania, żeby je wypróbować, a tutaj wszyscy kupują od razu pełnowymiarowe opakowania, no i zostało mi bardzo dużo tych właśnie małych travel size'ów takiego, tego produktu, więc ja sobie zużywam te małe, a klienci moi jednak wybierają te pełnowymiarowe. Świetny produkt,
produkt, bardzo dobrze się wchłania, zresztą mam kilka już filmików, w których pokazuję Wam ten produkt, więc polecam sobie też spojrzeć na inne moje filmiki. No i teraz produkty do makijażu. No to jest po prostu śmieszne, bo tutaj są 4 produkty, słuchajcie. No ten makijaż niestety u mnie w trakcie lata no, praktycznie nie istnieje, dlatego też założyłam sobie rzęsy, mam zrobione brwi. No i ja już zbyt wielu produktów do makijażu po prostu nie potrzebuję, ale produkty, które po prostu już lądują w koszu, będzie to gąbeczka Beauty Blender, oryginalny Beauty Blender, no to jak widać już straciła dzióbek, ale są to świetne produkty, te Beauty Blendery. Ja najbardziej lubię czarne oraz różowe, świetnie mi się sprawdzają. No, polecam. No i teraz kolejne produkty to na przykład spray. Kolejna taka miniaturka, bo już kiedyś ją też miałam właśnie w wersji mini. Too Faced Hangover 3 w 1. I ja go używam jako właśnie taki primer przed makijażem, bądź też jako utrwalacz, taki bardziej nawilżający do makijażu. Czyli taki produkt, który będzie nam scalał wszystkie warstwy makijażu. Bardzo fajny produkt, odświeżający, szczególnie w trakcie lata, jak najbardziej. No i ostatnie 2 produkty, jeżeli chodzi o makijaż, będą to pudry. Obydwa pudry takie utrwalające, jeden o wykończeniu bardziej rozświetlającym, a drugi bardziej matującym. No i teraz ten o rozświetlającym wykończeniu będzie to Max Factor Mineral Veil Radiant Loose Powder. Świetny produkt, ja go bardzo lubię, szczególnie właśnie w okolicy pod okiem, ale też do omiecenia całej twarzy, na przykład tutaj na okolicy żuchwy, bardzo świetnie się w tym celu sprawdzał. No a tutaj mamy Vibo Fixing Powder. Powiem Wam, że ten produkt też mi się super sprawdzał. On może aż tak bardzo nie matowił tej skóry, ale też pięknie pachniał. Miał taki bardzo przyjemny zapach, więc to nakładanie i używanie go też było samo w sobie bardzo przyjemne. Więc to byłyby już moje wszystkie produkty do makijażu. No i teraz już ostatnia kategoria, czyli produkty bez kategorii. Tutaj tak naprawdę może znaleźć się dosłownie wszystko. No i pierwszym produktem będzie to dyfuzor, czyli zapach. Dyfuzor marki Parks i tutaj mamy Grapefruit, Tangerine oraz Vetiver. Powiem Wam, że świetny dyfuzor, pięknie pachniał przez bardzo długo. On mi starczył dosłownie na rok. Ja sobie wymieniałam te patyczki, czyli zmieniałam ich, prawda? Zmieniałam je z góry na dół, tak raz w tygodniu, także one jeszcze troszkę pachną, ale już tutaj praktycznie nie ma nic. No i stwierdziłam, że już czas wymienić ten właśnie dyfuzor na nowy, ale polecam dyfuzory. Ja używam raczej w takich mniejszych pomieszczeniach typu korytarz, ale naprawdę bardzo, bardzo byłam z nich zadowolona. Zresztą produkty marki Parks, właśnie te dyfuzory czy też świece, to są naprawdę bardzo dobre jakościowo produkty. No i teraz, jeżeli chodzi o kolejne produkty, no to oczywiście olejek pod prysznic marki Isana, z tym, że ja go nie używam pod prysznic, ja go używam do mycia moich pędzli oraz gąbek do makijażu. Uwielbiam, nic tak nie rozpuszcza wodoodpornego, tłustego, zastygającego makijażu z moich szczotek, z pędzli oraz z gąbeczek, jak właśnie ten olejek Isana. No, naprawdę świetny. No i teraz oczywiście, jak zwykle moje zęby, czyli Spotlight Oral Care, pasta do zębów oraz oczywiście paseczki wybielające. No, ja uwielbiam tą markę za to, jak ona działa, za to, że nie podrażnia mojego szkliwa i naprawdę tutaj efekty są zauważalne, efekty są delikatne. Nie macie tutaj może takiej hollywoodzkiej bieli, że świecicie się i po prostu świecicie tą bielą już z daleka, ale właśnie taka naturalna biel kości zębowej, jak najbardziej mi to wystarcza, mi się to podoba, wygląda to naturalnie, więc naprawdę polecam. No i teraz ostatni już produkt na dzisiaj będzie to taki top coat do zwykłego lakieru do paznokci. No i powiem Wam, ja w trakcie lockdownu nie zakładałam sobie hybryd, nie robiłam żadnych żeli, nic z tych rzeczy. Po prostu malowałam sobie paznokcie zwykłym, tradycyjnym lakierem do paznokci. I ja zazwyczaj używam produktów marki Morgan Taylor, albo też bardzo lubię lakiery Inglota. No ale będąc kiedyś tam w Butsie, napotkałam na promocję
marki Essie. Jest to też dość popularna właśnie marka produktów do paznokci. No i zakupiłam sobie zarówno tą ich bazę, jak i właśnie top coat. I powiem Wam, że bardzo dobrze mi się on sprawdzał. No wiadomo, w top coacie nigdy nie wykorzystamy całości, ponieważ to już nam zaczyna zasychać i robi się taka mała glutka nam z tego top coatu. Zaczynają się robić takie, ociągnąć się takie włoski, nie wiem, czy to będzie widać, ale właśnie już wtedy nic z takim top coatem nie podziałacie, jeżeli chodzi o paznokcie. Możecie sobie zrobić tylko jeden wielki bałagan, ale ten top coat jak najbardziej bardzo fajnie mi się sprawdzał i myślę, że jak nie miałabym jakichś innych top coatów, tak jak mówię, ja zazwyczaj używam tych Morgan Taylor, to pewnie wróciłabym do tego. A więc to byłyby już wszystkie produkty, które udało mi się zużyć w przeciągu kilku ostatnich miesięcy. Mam nadzieję, że każdy znalazł tu coś dla siebie. Dziś jest dość ciepło na dworze, tutaj zaczynałam się trochę roztapiać, ale jakoś razem przebrnęliśmy przez około 40 produktów. Oczywiście dajcie znać, czy używaliście, czy też bądź też używacie któregoś ze wspomnianych dziś kosmetyków, a jeśli tak, to jak on się u Was sprawdzał. Im więcej opinii, tym lepiej. Więc zostawiajcie swoje przemyślenia w komentarzach i jak zwykle linki do produktów oraz podział na poszczególne kategorie znajdziecie w opisie pod tym wideo. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony dziś czas oraz za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Pa!